Jak następnym razem zobaczycie jakiś obraz i popatrzycie takie, co to kurwa jest, to przypatrzcie się temu i postarajcie sobie w głowie ułożyć coś, jakąś odpowiedź na to, czym to coś jest. To jest moja lekcja i odpowiedź. Okej, okay, teraz w sekundę poproszę i podniosę sobie ten obraz i wybiorę parę pytań. No, widzicie, jest całkiem spore. Okej. Dlaczego żałujemy? To, o Boże, to jest dobre pytanie. Kasia, ogólnie, jeżeli to widzisz, to jest sztos. Ponownie ci bardzo dziękuję za ten obraz, za tą pracę. Dlaczego żałujemy? Żałujemy, bo robimy coś, czego nie chcieliśmy. Żałujemy, bo nie zrobiliśmy czegoś, co chcieliśmy. I myślę, że to są dwie najczęściej przyczyny. Żałujemy kogoś. Żałujemy, że coś się wydarzyło dla kogoś. Może niesłusznie, moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy trzeciego chuja, to niekoniecznie, bo nawet złe doświadczenia są jakoś budujące i są częścią doświadczenia, są częścią rzeczywistości. Jak te bad tripy, o których mówiłem przy odcinku o doświadczeniu z psylocybiną. Ale żal, myślę, jest czymś głęboko potrzebnym, bo to daje nam dowód na to, albo jest wręcz może wypadkowo tego, co warto jest robić. Albo czego nie jest warto nie robić. Kurczę, każdy z nas czegoś żałuje. Ciekaw jestem, czy wy żałujecie częściej rzeczy, których nie zrobiliście, czy które zrobiliście. Ja myślę, że żałuję bardziej rzeczy, których nie zrobiłem, bo... Nie, przepraszam, że żałuję bardziej w życiu rzeczy pewnych, które zrobiłem, niż których nie zrobiłem, bo większość rzeczy, które chcę zrobić, to robię. Buja! Okej. Okay. Przejdźmy dalej. Czym jesteś? Ile to zajmie? Co naprawdę wydawało się... Wydarzyło się 10 kwietnia. 10 kwietnia tak naprawdę była mgła. Po co to wszystko? O! Po co to wszystko? Ostatnio moja koleżanka zapytała się mnie też, po co rano wstaje? Po co w ogóle wstaje z łóżka? Bo ona ma takiego doła ostatnio i się w ogóle właśnie żyć nie chce i nie wie, po co wstaje. Ja miałem dla niej sporo odpowiedzi. Ja wstaję, żeby kochać, wstaję, żeby realizować swoje ambicje, żeby doświadczać życia, żeby przeżyć w ogóle, bo mogę leżąc cały czas zgniję, będę się czuł okropnie i zmarnuję swój czas. Tak go często marnuję, więc nie będę go marnował na niewstawanie, chociaż i tak nie wstaję kurwa od razu. To jest trudne, przyznać mi. Co ja tam jeszcze jej powiedziałem? Wstaję po to, żeby być produktywnym członkiem społeczeństwa, no bo weźcie takich kurwa ludzi, którzy marnują powietrze, marnują wodę, zasoby, jedzenie tylko po to, żeby srać, konsumować gówno. A Piotrek, oceniasz, że ty to co kurwa robisz? Nie wiem, coś robię kurwa, coś próbuję stworzyć, to dla was robię. No jak to robię, to też dla siebie oczywiście, ale dla was też mam nadzieję naprawdę, że to jest dla kogoś wartościowe. Może to jest naiwne i zabawne, ale naprawdę robię to, bo wierzę w to, że ma to jakąś wartość. Cokolwiek, idź ze sobą, coś zrób dla siebie. Nie mówię, że musisz być produktywny nawet dla społeczeństwa. Bądź produktywny dla siebie. Zobacz, jak dużo ty możesz osiągnąć. Zobacz, jak cudowną osobą ty możesz być. Jesteś tego wart. Możesz to zrobić. Zrób to dla siebie. Nie wiem, jeszcze tu jakieś hasło chciałem takie rzucić motywujące. Jesteś w stanie być czymś niesamowitym. Kimś niesamowitym. Każdy z nas
Wyobraźcie sobie, gdybyśmy poświęcali cały ten czas, którego nie poświęcamy na polepszanie swojej sytuacji, na polepszanie swojego środowiska, na polepszanie naszego życia. Cały ten czas, który tego nie robimy, a bo nie mam siły, bo mi się nie chce, albo już zrobiłem dzisiaj to i tamto. Cały ten czas, wyobraźcie sobie, ile można byłoby w tym czasie zrobić. Dla mnie to jest niewyobrażalne i staram się właśnie z biegiem czasu, wraz z dojrzałością, z życiem, wykorzystywać go jak najwięcej, bo każdy chyba wie, im starszy jest, tym lepiej to wie, że właśnie z biegiem tego czasu i wieku ten czas przyspiesza i jest go coraz mniej i świadomość tego, że jest go coraz mniej, jest coraz większa. Więc po co wstaję? Właśnie po to wszystko. Żeby odkryć coś w samym sobie, na świecie, żeby się pośmiać, żeby coś zjeść, żeby pokochać się, żeby poznać kogoś, żeby coś zrozumieć. Ja serio myślę, już kiedyś wam to chyba mówiłem. Lubię sobie mówić, że moim celem na tym świecie jest rozumieć, jest zrozumieć, jak się jest, nauczyć się jak najwięcej. I bardzo lubię to robić. Okej, poczekajcie, muszę się wychylić i znaleźć jakieś inne pytanie. Jaką temperaturę mamy dziś za oknem? Jest dobrym pytaniem, bo nie mam zielonego pojęcia. Wygląda na 14. Ma się wrażenie, że jest 18, a jest pewnie 12. A wieje wiatr o temperaturze. Czy wiatr ma temperaturę? Nie, wiatr nie ma temperatury. Wiatr po prostu chłodzi powietrze, bo jest przepływ i temperatura się roznosi, bo zawsze od ciepłego do zimnego. I wtedy wraz z zmianą nawet ciśnienia wiatr się przemieszcza, czyli powietrze się przemieszcza i wtedy też rozchodzi się temperatura. Nie, dobra Piotrek, jak już zaczynasz pierdolić o pogodzie, to kończymy tą bajkę.